Przedstawiciele Gaz Systemu, firmy, która realizuje inwestycje, spotkali się dziś z rolnikami z okolic Pępowa w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Na spotkaniu pojawiło się kilkadziesiąt osób. Przedstawiciele firmy podkreślali wielokrotnie strategiczne znaczenie inwestycji. Ta inwestycja to nie jest inwestycja Gaz Systemu, tylko to jest inwestycja rządowa. To jest pierwsza sprawa. W związku z tym została uchwalona w 2009 roku ustawa o inwestycjach strategicznych, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W ramach tej ustawy wyznaczono cztery podmioty, które realizują te inwestycje, które są enumeratywnie wymienione w tejże ustawie. Jednym z takich podmiotów jest właśnie Gaz System. Za zadanie ma przygotowanie, realizację i potem w ramach nagrody za dobre wykonanie tego gazociągu będziemy eksploatować ten gazociąg tak długo, jak będzie to potrzebne. Zdaniem wykonawcy prac budowa ma spowodować jak najmniejsze utrudnienia i ograniczenia dla właścicieli terenów. Przez gminę Pępowo od strony Krobi gazociąg ma być układany po stronie północnej. To jest gazociąg o średnicy 1 metra. Stalowy i on będzie układany na głębokości minimum 1,20 m, licząc od powierzchni gruntu do górnej części rury. Natomiast tam, gdzie są urządzenia melioracyjne, to mogą być również sytuacje takie, że będzie pokładziony głębiej, jeszcze w każdym razie pod urządzeniami melioracyjnymi. Rolników najbardziej niepokoiła dziś właśnie sprawa kwestii związanych z melioracją. U nas dreny już 3 razy odkopywałem, stale siadają. Miałem cebulę, wynosili mi z ludźmi w koszach. Woda. Wciąż jest woda, bo idą 4 rurociągi. Jeden idzie tak zwany wiejski, co z gminy do Zalesia, do Srok. A 3 idą, przecinają wszystkie pola, teraz obecnie córki, bo zapisałem córce. Po wybudowaniu gazociągów się topimy. Odkopywałem swoimi ludźmi. Koszty 60 tysięcy mnie kosztowały odnowienie dren. Na jednych były ominięte, na jednych były upadnięte i zamulone ziemi. Jako prezes gminy spółki wodnej mam pytanie, jaka musi być powierzchnia gruntu nasypany rurociąg do dna rowu melioracyjnego? Bo są takie sytuacje, że mamy pozakładane telefony i dziś jak czyścimy rowy melioracyjne, łyżką drapnie, przewód, kable. Już jest problem, bo się zrywa. Jaka musi być warstwa ziemi? Bo wy tu mówicie, że położycie rurociąg na 1,20 m. Rowy melioracyjne mamy głębokie do 3 metrów. Minimum metr od dna rowu. Musi być tak. Metr gruntu. A my jako spółki mamy wielki problem, żeby wejść na teren rurociągu i poprawić coś tam, bo zezwolenie, kiedyś tam my nawet płacili 800 zł do gazociągu za to, żeby wejść z ludźmi na rurociąg i to naprawić. 1,20 m to jest taka ogólna wartość przykrycia. Tak jak wspominał pan Gerard, tam gdzie są momenty, gdzie ta melioracja występuje, gazociąg jest zagłębiany. Na etapie projektowym prowadzono uzgodnienia z zarządami melioracji i ze spółkami wodnymi. I one miały wtedy możliwość wypowiedzenia się, w jakiej technologii ma być odbudowa tych drenów zrobiona i jakie odległości powinny być zachowane. Wszystkie te uzgodnienia musiały zostać uwzględnione w projekcie budowlanym. No, nie ma innej opcji. Ja bym mógł zobaczyć ten projekt budowlany albo protokół, w którym było, że ja jako prezes gminy spółki zgadzałem się na te głębokie... Przy sobie go nie posiadamy niestety. Po kolejnej serii pytań inwestor uznał, że konieczne jest zorganizowanie kolejnego spotkania z udziałem przedstawicieli spółek wodnych i kierownictwa budowy. W związku z Państwa zapytaniami konieczne jest jeszcze jedno spotkanie z kierownikiem budowy, z przedstawicielami spółek wodnych. I panowie, usiądziecie sobie w gronie zamkniętym specjalistów, którzy będą w stanie sobie te szczegóły wymienić, bo
My też nie jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o budowę urządzeń melioracyjnych. Wspieramy się do tego firmami zewnętrznymi, tak naprawdę wykonawca się nimi wspiera, więc nie jesteśmy w stanie też rozwiać wszystkich Państwa wątpliwości, albo nie daj Boże jeszcze wprowadzać w błąd. Wójt Pępowa także wniósł swoje uwagi w formie pisemnej do inwestycji już kilka miesięcy temu. Zaprezentowała je na dzisiejszym spotkaniu wicewójt Katarzyna Kmiecik-Rosa. Wójt gminy Pępowo z dnia 12 listopada 2014 roku opiniuje pozytywnie, ale z następującymi uwagami. Pierwsze, wszystkie prace podczas realizacji będą wykonywane po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami gruntów, w szczególności w zakresie terminu prac po zbiorze plonów i ewentualnych odszkodowań. Po drugie, wszelkie kolizje z infrastrukturą podziemną i nadziemną należy uzgodnić z jej administratorem. Po trzecie, w przypadku kolizji z urządzeniami wodnymi, szczegółowymi, inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowych tych urządzeń, a jeżeli są one objęte działalnością spółki wodnej, lokalizację inwestycji należy uzgodnić z tą spółką. I odpowiedź w tej decyzji jest taka, zgodnie z wyrażonym we wniosku stanowiskiem wnioskodawcy, kwestie zajęcia terenu zostały uregulowane w ustawie. Inwestor dokonuje uzgodnień kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz dochowa należytej staranności, aby wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowych urządzeń wodnych, a ponadto kolizje z urządzeniami wodnymi objętymi działalnością spółki wodnej zostaną z nią uzgodnione. I to jest decyzja. W uzasadnieniu tej decyzji, o którą tutaj właśnie odczytałem. Budowa gazociągu w gminie Pępowo ma rozpocząć się w najbliższych dniach. W pierwszej kolejności rzeczoznawcy przygotują i przekażą protokoły właścicielom gruntów przed rozpoczęciem robót. Drugi protokół ma zostać przygotowany po zakończeniu prac. Na podstawie tych dokumentów wojewoda wielkopolski określi wysokość odszkodowań wypłacanych właścicielom ziemi. Będą one przekazane dopiero po zakończeniu budowy, a dokładnie po jej odbiorze technicznym.